Patrzmy na zasady wyzwania Martyny. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Martyny. W studiu jest 50 wytatuowanych osób z przypisanymi numerami od 1 do 50. Martyna będzie musiała zapamiętać płeć każdej z osób, podać jej numer oraz dokładnie opisać, co przedstawia tatuaż i gdzie się znajduje. W pierwszym etapie Martyna pozna numer jednej z wytatuowanych osób. Odtwarzając informacje z pamięci, będzie musiała wskazać jej płeć, wytatuowane miejsce i opisać, co przedstawia tatuaż. W drugim etapie wyzwania wskazana zostanie jedna część ciała. Martyna będzie musiała wymienić numery wszystkich osób, które mają tatuaż w danym miejscu, określić ich płeć oraz opisać, co przedstawiają tatuaże. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Martyna poprawnie poda wszystkie wymagane informacje. Gotowa? Tak. Oni są teraz twoi. Dziękuję. Zauważ, robię jakieś ruchy. Tak. To na pewno jest jakiś sposób. Ciekawy jestem, co też ona zapamiętuje. Czy zapamiętuje twarz, czy budowę ciała? Jesteś gotowa? Tak. Wszystko jest dobrze? Tak. Zapraszam w takim razie Martyna na fotel. W pierwszym etapie jeden z jurorów powie liczbę, a Martyna będzie musiała powiedzieć, z jaką płcią mamy do czynienia, gdzie znajduje się tatuaż, a także co ten tatuaż przedstawia. A tym jurorem będzie Rezi. Podaj numer od 1 do 50. Dziesiątka. Zapraszamy numer 10 na środek. Martyna, osoba z numerem 10. Jest to? To jest kobieta. Na jakiej części ciała znajduje się tatuaż? Ma tatuaż na... na brzuchu. Co ten tatuaż przedstawia? Tatuaż przedstawia strzały. Tak, tak, tak! Wow. To są strzały! Masakra. Rezi. Dobrze wybrałeś. Dobrze wybrałeś. Drugi etap to etap dużo trudniejszy. Czarku, na jakiej części ciała ma znajdować się tatuaż? Plecy. Martyna, musisz zatem wskazać teraz wszystkie osoby spośród 50, które mają tatuaż na plecach. Łatwo wybrałeś. Dużo jest pleców. Bardzo dużo. Siódemka. Jest to mężczyzna. Nie jestem pewna, ale chyba to jest Indianin. To jest Indianin! Ładnie. Dziewiątkę poproszę. Kobieta. Szminkę, usta, ale taki odcisk. Tak, tak, to tak. Jest odcisk ust! 12. Tam jest klawiatura i to jest mężczyzna. Brawo. To jest mężczyzna! Nieźle. 19. Mężczyzna i ma... Tygrysa? Tak, to jest mężczyzna z tygrysem na plecach! Niesamowite jest. 22. Tam jest sowa. Jest. Jezu. Kobieta.
Tak, no. Tak, tak, to jest kobieta. 30. Serce, a płeć... kobieta. Tak, tak, jest serce i jest kobieta. 32. 32, tam jest pszczoła i jest to kobieta. Jest to kobieta! 35. To jest motyl i to jest kobieta. Ależ przyspieszyłaś! Wszystko się zgadza! 42. Mężczyzna i snowboardzista. Tak! Mężczyzna ze snowboardzistą na plecach! To jest niemożliwe, naprawdę. 48, nie, bo tam są nożyczki. 50, nie, bo to jest brzuch. To kończy mi się już tutaj wszystko chyba. Tak, chyba koniec. Jeszcze sekundę, dobra? Wrócę sobie tylko do 40. No tak, wiem. 47. Jest tatuaż na plecach. Mężczyzna i drzewo. Tak, to jest mężczyzna, a na plecach znajduje się drzewo. No to ja już chyba. Tak. Martyna? Zaliczyłaś to zadanie! Wielkie gratulacje! Zapraszam do nas! Zaczarowałaś, zahipnotyzowałaś nas wszystkich. Już mogę oddychać teraz. Martyna, a ile nosisz te informacje w głowie? Jak długo je przechowujesz? Mogę pamiętać przez tydzień, mogę pamiętać przez 2 tygodnie, mogę pamiętać przez 3 tygodnie. Znaczy, na ile sobie pani założy? Ale to jest zadaniowo prostu, tak? Bardzo, tak. Bo ja na przykład mam tak, że jak mam takie emocjonalne sceny, które gram, to je pamiętam bardzo długo. Znaczy ja pamiętam całą w ogóle swoją fizycznością. A te sceny, które takie nieważne, to zapominam od razu po nagraniu. Wy cały czas rozmawiacie o tym, co dzieje się tu, panie doktorze. Ale gdzie to się dzieje w takim razie? W którym miejscu? Ma pan tam... Tak, mamy rekwizyt. Mamy różne rodzaje pamięci w mózgu. Jeden rodzaj jest związany z hipokampem, którego tutaj dokładnie nie widać. I to jest taka pamięć bardzo trwała. Martyna dla każdego numeru ma przypisane jakieś wyobrażenia i to jest stałe. Natomiast teraz, jak musiała zapamiętać te wszystkie rzeczy, aha, to tworzy skojarzenia. I za to już odpowiada kora taka skojarzeniowa, asocjacyjna. Ta kora pozwala przypisać do tej stałej wiedzy coś mniej trwałego, czyli na przykład jakiś dźwięk, wrażenie dotykowe czy obrazek. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 20:05.